Proszę Was, teraz jeśli chodzi o siłę oddziaływania na życie społeczne, czy również znaczenie w walce społecznej, to hierarchia jest najwyżej stoi ideologia, na drugim miejscu strategia, potem sztuka operacyjna, na koniec taktyka. Błędnych wyborów ideologicznych nie da się nadrobić najlepszą nawet strategią, operacjami czy taktyką. Czego dobitnym przykładem jest los III Rzeszy Hitlerowskiej. Przecież Niemcy, ich armia i biurokracja miały znakomitą strategię opartą na zasadzie Blitzkriegu. Miały znakomitych specjalistów od sztuki operacyjnej, wojskowej, policyjnej. Miały wspaniałych taktyków, ale oparły się na błędnej, anachronicznej wówczas zupełnie ideologii imperialno-rasistowskiej. Dlaczego ta ideologia zadecydowała o ich klęsce? Ano, słuchajcie. W epoce budzenia się świadomości narodowej trwałe panowanie nad wielką ilością obcych narodów stało się po prostu niemożliwe. O tym się przekonują Amerykanie i my w Afganistanie na przykład, czy w Iraku. Ale już w latach 30. było to jasne, powinno być jasne. Druga sprawa, słuchajcie. Szowinizm oparty na ideologii biologiczno-rasowej. W owym czasie już socjologia odchodziła od ujęć biologistycznych. W XIX wieku one dominowały. Czy to w ujęciu rasowym, czy to w ujęciu analogii z organizmem społecznym, Kong, czy powiedzmy Spencer. To wszystko były ujęcia biologistyczne. No, jeśli chodzi o rasowe, to Chamberlain na przykład. I oni byli bardzo modni w wieku XIX, ale socjologia XX wieku już lokalizowała naród w sferze psychologii, a nie w sferze biologii. A Hitler oparł się na rozpoznaniu biologicznym, no bo rasa to jest pojęcie biologiczne. Jakie były tego skutki? No, skutki były takie, że po pierwsze wyrzucił poza nawias bardzo wpływową część elity niemieckiej, która była wyznania mojżeszowego. To byli po prostu Niemcy wyznania mojżeszowego, którzy byli nie tylko patriotami, byli nacjonalistami niemieckimi. Taki Einstein był posłem do parlamentu pruskiego i wygłaszał takie przemówienia o krzywdzie wersalskiej, która spotkała naród niemiecki, że ja bym to Państwu przeczytał i zapytał, jakiej partii poseł to wygłaszał, to byście myśleli, że hitlerowiec. I teraz ten naród odrzuca go poza nawias z przyczyn takich, że dziadek był rabinem, o ile pamiętam. W każdym razie był wyznania mojżeszowego. Jak przyszło do praktycznego ustalania według ustaw norymberskich, kto jest Żydem, a kto nie, to oczywiście nie robili pomiarów wskaźnika głównego czaszki, bo to by prowadziło donikąd, tylko uciekali się do rejestru gmin wyznaniowych żydowskich, a więc pojęcia socjologicznego, religijnego. I na tej podstawie ustalano rzekomą rasę. W Polsce początkowo, no, to jest bardzo ciekawy zeszły w zeszłą sobotę, niedzielę był ciekawy w Rzeczpospolitej wywiad z profesorem Szlomo Sandem. Nie wiem, to się czyta z niemiecka Sand, czy bardziej z polska Sand. Wywiad z profesorem izraelskim nosi tytuł Żydzi, naród wymyślony. I on tłumaczy, że właściwie potomkami biblijnych Żydów są Palestyńczycy właśnie. Że funkcjonuje mit
założycielski państwa Izrael, że rzekomo po powstaniu Barkowy Rzymianie wysiedlili wszystkich Żydów. Nieprawda, Rzymianie takich metod nie stosowali. Tylko zniszczyli albo wysiedlili przywódców powstania, a nie wszystkich Żydów. I ci Żydzi tam zostali, potem przyjęli islam i potomkami ich są ci Palestyńczycy. A ci, którzy teraz występują jako Żydzi, to są potomkowie Chazarów, którzy przyjęli judaizm. No i ten profesor Sand mówi, że na początku okupacji hitlerowcy próbowali określać, kto jest Żydem, a kto nie, na oko, po cechach biologiczno-rasowych. Ale bardzo szybko się przekonali, że to jest słabodiagnostyczna metoda i uciekli się do kartotek religijnych, statystycznych, gdzie było podany język ojczysty i wyznanie. No więc proszę Państwa, tutaj widzimy, że ideologia hitlerowska była błędna w sensie naukowym. Była słabodiagnostyczna, bardzo słabodiagnostyczna. Jak przeprowadzał badania elementów rasowych populacji poborowych polskich przedwojennych profesor Czortkowers Uniwersytetu Lwowskiego, sam zresztą starozakonny, i porównywał zawartość różnych składników rasowych u poborowych wyznania mojżeszowego i innych, no to były tam pewne różnice, ale wszystkie składniki były i tu takie same, tylko były różne proporcje, ale powiedzmy największe różnice było w zawartości rasy armenoidalnej, pochodzi bynajmniej nie z Palestyny, tylko z Kaukazu. I to było, o ile pamiętam, 40%. Więc to jest istotne statystyczne, ale bez rewelacji. Natomiast, jak profesor Sand podkreśla, pojęcie Żyd miał charakter religijny. To był wyznawca religii mojżeszowej, dlatego przed wojną pisano Żyd z małej litery, nie z powodów antysemickich, tylko nazwę wyznania się pisze z małej litery, tak jak katolik, prawosławny, Mahometanin, też z małej litery się pisze i Żyd pisano z małej. Naród żydowski według niego wymyślili syjoniści, wzorując się na nacjonalistach niemieckich, a ja bym jeszcze dodał i polskich też. I zresztą jaki wpływ na ideologię sionizmu wywarła polska ideologia niepodległościowa, to możecie znaleźć ślad tego. Zawsze mówię, proszę sprawdzać to, co ja mówię, a nie wierzyć. Otóż proszę włączyć w YouTube, są różne hymny narodowe i tam jak włączycie hymn narodowy izraelski, to zobaczycie, że to jest na melodię Maszerują Strzelcy Maszerują, czyli strzelecka piosenka Ruchu Niepodległościowego. Tak, tak, proszę to sprawdzić. Troszkę zmodyfikowana, ale wyraźnie nawiązuje. Mało tego, bojowców zarówno Hagany, jak i Irgunu, czyli lewice i prawice sionizmu, na specjalnych obozach przed wojną szkoliła nasza dwójka, drugi oddział. I dlatego wywiad izraelski był taki dobry po wojnie, bo miał dobrych nauczycieli. No, proszę Was, oczywiście kto o tym wie. Ślady tego są w polskich archiwach, nawet pożyczkę dużą dostali od drugiego oddziału, do dziś nie spłacona. Jak naliczyć procenty, to ho, ho, bardzo duża suma wyszła. Więc proszę Was, pokazuję, jak to funkcjonowało. Hitlerowcy, zamiast zastosować politykę taką jak II Rzesza, czyli Niemcy cesarskie, w czasie I wojny, które bardzo chętnie korzystały z pomocy ludności żydowskiej tutaj, która była nastawiona proniemiecko, no bo po drugiej stronie była Rosja, która Żydów prześladowała, więc Żydzi na wschodzie popierali zdecydowanie państwa centralne. Możecie się o tym przekonać w książce Świętka, taki historyk polski, Świętek, i książka Lodowa Ściana, on dotarł do rejestrów, w Wiedniu dotarł do rejestrów agentury austro-węgierskiej na wschodzie, 90% to imiona i nazwiska żydowskie. To jest dowód rzeczowy.
No i proszę Was, Niemcy i Austro-Węgry się opierały na tej ludności, która im sprzyjała. Hitler z przyczyn ideologicznych nie zastosował tej metody. I przez to nie był w stanie zapanować nad terenem informacyjnie w tym stopniu, jak władze niemiecko-kajzerowskie w czasie I wojny światowej. Mogę Wam tutaj zacytować jednego z ważnych pułkowników sanacyjnych, pułkownika Muzyczkę, który był w komendzie głównej AK szefem 8 oddziału. Teczka. Oni robili administrację cywilną, podporządkowaną władzą wojskową, konkurencja dla administracji tworzonej przez delegaturę rządu londyńskiego. I pułkownik Muzyczka kiedyś mi powiedział coś takiego. Mówi, proszę pana, gdyby Hitler nie walczył z Żydami, to mowy nie było o tym, żebyśmy zbudowali państwo podziemne. Gdyby Żydzi pracowali dla hitlerowskich Niemiec i ich służb, wszystko by rozpracowali. No nawet na wsi siedział Żydkarz nasz, czy pachciarz docierał. Wszystko by rozpracowali. No ale Hitler walczył z Żydami. I dzięki temu Żydzi byli po naszej stronie, albo w najgorszym wypadku obojętni. Ale już tylko wyjątkowe szumowiny spośród Żydów służyły Gestapo, zdradzając zresztą zarówno naród polski, jak i żydowski. Ale to statystycznie była niewielka grupa, nieistotna. No takie pytanie, bo była taka koncepcja, już tam nie pamiętam, kiedyś czytałem, czy słyszałem, koncepcja taka, że II wojnę światową zainspirowali bogaci Żydzi amerykańscy i oni mieli również interes w tym właśnie, żeby wylansować Hitlera w tym celu, żeby on właśnie tych Żydów mniej znaczących, żeby posłużyć się jego rękoma do wybicia tych Żydów mniej znaczących. No jest taka koncepcja, ale to jest takie podejście, tak zwana spiskowa teoria dziejów, że cała historia świata to tylko walka między różnymi odłamami Żydów. No, to już chyba przesada. Z całym szacunkiem dla Żydów, oni są istotnym czynnikiem, mają wpływy, no ale już znowu nie tylko oni grają na tej światowej szachownicy, zresztą w tej chwili widać, jakiej są defensy. Czy to jeszcze było w powiązaniu z masonerią, że po prostu masoneria kierują pewnymi losami świata, jakby chciałaby kierować tymi losami. Proszę pana, to podejście jest coraz mniej diagnostyczne, dlatego że coraz większą rolę odgrywają Chiny. A Chiny, ani masoneria, ani powiedzmy Żydzi nie mają takiego wpływu, dlatego że naród chiński jest bardzo szczelny w stosunku do zewnętrznych wpływów, więc to podejście jest w tej chwili coraz mniej diagnostyczne. Ono jakiś tam fragment oczywiście rzeczywistości łapie, ale to nie jest wszystko. Zresztą ja nauczę Państwa prowadzić analizy geopolityczne na podstawie danych statystycznych, ogólnodostępnych, źródłowych, demograficznych i gospodarczych. I wtedy wszystko wychodzi. Zresztą zobaczycie, że to tak wychodzi, że aż jak zrobiłem pierwsze obliczenia współczynnika korelacji, to sam nie chciałem wierzyć. I to nie trzeba odłączać żadnych takich tajemnic. Zawsze jeszcze mógłbym powiedzieć, bo to jeszcze takie coś w tej chwili też u nas wykładowca na wykładach mówił, że ja, że tak powiem, dyskutowałem w pewnej kwestii, bo w tej chwili można by zapytać, komu bardzo zależało na tym, żeby Unia Europejska zniosła cła na towary chińskie? Komu bardziej zależało? Czy bardziej zależało na tym Chińczykom, czy jednak komuś innemu bardziej zależało na tym, żeby te cła zostały zniesione? To można wyliczyć, ale ja nie będę tutaj uprzedzał, jak przejdziemy do tej tematyki, to sobie pan sam to wyliczy. Cybernetyka jest bardzo silnie, metoda socjocybernetyczna jest bardzo silnie diagnostyczna. Ja nie chcę tu w tej chwili podawać rozwiązania, bo bym musiał wieścić. Dowodu panu nie podam, bo bym musiał napisać wzór, dać tabele statystyczne, przeliczyć. To nie jest dziś przedmiotem moich zajęć, ale będziemy się tym zajmować. Natomiast dzisiaj zajmuję się tym w płaszczyźnie takiej bardziej jakościowej.
Tam nawet na płaszczyźnie Hitlera widzimy, no Hitler oczywiście stosując tę rasistowsko-szowinistyczną metodę szowinizmu niemieckiego, on był wyrazem szowinizmu niemieckiego, miał poparcie no, olbrzymiej wielkości, większości narodu niemieckiego. Gestapo nawet nie musiało mieć wielu agentów, bo wielu Niemców przychodziło z donosami Gestapo, tylko obrabiało te informacje, segregowało, sprawdzało. Nie musiało tam chodzić na spotkania z agenturą. Mówię o terenie Rzeszy oczywiście, nie o terenach podbitych, ale na terenach podbitych ruchy narodowe różnych narodów zwróciły się przeciwko Rzeszy. Nawet Stalin odszedł od komunizmu i nazwał tę wojnę wojną ojczyźnianą. To już w rozumieniu marksizmu jest rewolucja. Przywrócił pagony, przywrócił stopnie oficerskie, to z czym bolszewicy walczyli. Zdzierali pagony oficerom, często zabijając ich. A tu Stalin przywraca to wszystko. I to już był pełny odwrót od bolszewizmu do czerwonej wersji rosyjskiego nacjonalizmu. Jest taka kapitalna książka wielotomowa Kucharzewskiego od Białego Caratu do Czerwonego. Namawiam na lekturę. Proszę Państwa, to jest przykład korony, jak błędów ideologicznych nie była w stanie naprawić najlepsza strategia, wiedza operacyjna i taktyka, bo te trzy elementy niemiecka armia, niemiecka policja miała bardzo wysoki poziom. Mogę tak wtrącić taką uwagę, bo spotkałem się z opinią, że w zasadzie III Rzesza nie miała w ogóle szansy wygrać wojny z państwem radzieckim, z Sowietami, ponieważ tamci mieli chociażby prawie 3 razy więcej czołgów, w tym najnowocześniejszy, najmocniejszy czołg, jaki wtedy był na świecie, to właśnie Rosjanie go produkowali. Dury. Ja nie podam teraz symboliki, tylko pamiętam. A zaraz, o którym roku pan mówi? Rok. To sytuacja się zmieniała z roku na rok. Bodajże, o którym roku mówimy? 40 albo 39 też tak dokładnie. Proszę pana, to ja tu panu dam konkretne informacje prosto z ruskiego sztabu generalnego. Otóż Liga Narodowo-Demokratyczna wprawdzie nie miała wywiadu, tylko to się nazywało kontrwywiad ofensywny, ale mieliśmy swojego odpowiednika, pułkownika Kuklińskiego. Był nasz w randze podpułkownika, który uczestniczył w grach wojennych Układu Warszawskiego, więc stamtąd informacja pochodzi. Nazwiskiem nie operuje, bo wprawdzie on nie żyje, ale rodzina żyje i nie ma upoważnienia, żeby nazwiskiem operować. W każdym razie relacja była następująca. Po jakiejś tam grze wojennej Układu Warszawskiego było przyjęcie w kasynie oficerskim radziańskim. I proszę Państwa, jak sobie popili, to ci sowieccy oficerowie mówią do Polaków, słuchajcie, w każdym naszym kasynie oficerskim powinny wisieć portrety waszego prezydenta Mościckiego i ministra Beka. Polacy struchleli, bo myśleli, że będzie jakaś prowokacja, to ulubiona metoda ruskich służb. Okazało się, że nie żadna prowokacja. Mówi, słuchajcie, wiele razy na naszych wewnętrznych grach wojskowych, wojennych, przerabialiśmy różne warianty bitwy pod Moskwą, bo tam się załamał Blitzkrieg niemiecki, nie pod Stalingradem, to pod Moskwą w 1941 roku. I mówi ten sztabowiec sowiecki, we wszystkich wariantach nam wychodziło, że do pokonania nas Hitlerowi brakowało dokładnie tyle i takiego wojska, jakiemu mogła dostarczyć Polska, gdyby przyjęła ofertę Hitlera ostatni raz złożoną w styczniu 1939 roku. I przez to, że wasz prezydent Mościcki i minister spraw zagranicznych Beck odrzucili tę ofertę, uratowali Związek Radziecki. No, myślę, że to nie wymaga komentarza, bo to jest oparte na grach wojennych wewnętrznych. No ten ruski powódca bardzo dużo powiedział, ale myśmy to powtórzyli, te analizy, zgadzało się dokładnie. Nawet ta kawaleria właśnie w rosyjskich warunkach nasza była bardzo przydatna, bo
ropa w silnikach zamarzała, a konie nie zamarzały. Znaczy, to też potwierdzono, tam z tych opisów też właśnie wynikało, że Niemcom zdecydowanie brakowało takiego wojska koni i piechoty dostosowanej do warunków rosyjskich. Tak jest. Więc to jest taka sprawa. Więc słuchajcie, tutaj dochodzimy do tego, więc Niemcy miały dobrą strategię, no, że Polska nie chwyciła, bo to wynikało z błędnej ideologii. No, Wendt powiedział podobno, cytuję, według publikacji nieautoryzowanych, bo żadnej z książek Becka tego nie znalazłem, z takich, powiedzmy, autoryzowanych publikacji Becka nie znalazłem, ale ktoś go cytował, że Beck miał wtedy powiedzieć, no może byśmy wspólnie z Hitlerem pokonali tę Rosję, ale w parę lat potem byśmy dla Hitlera za Uralem kozy paśli. Tu jest też analiza strategiczna. Nie warto w tej chwili się zastanawiać, kto ma rację. Profesor Wieczorkiewicz na przykład twierdził, że było wielkim błędem Polski, że odrzuciła tę ofertę Hitlera, ale to jest sprawa do dyskusji. Można długo dyskutować. W każdym razie tutaj nawet najlepsza strategia hitlerowska, niemiecka, nie mogła nadrobić błędów ideologicznych, no bo tę ideologię Hitlera brał pod uwagę taki Mościcki. Z ideologii wynikało, że Hitler się tylko nami posłuży instrumentalnie. Dlatego można w jakimś zakresie bronić tych decyzji Becka i Mościckiego, chociaż można je krytykować. Z kolei błędnych wyborów strategicznych nie da się nadrobić nawet dobrą sztuką operacyjną i taktyką. Ile na 1939 rok? Błąd strategiczny polegał na tym, że myśmy liczyli na to, że się nasi alianci, odpowiedniki ówczesnego NATO, wywiążą, a mieli w 14 dniu wojny zaatakować. I proszę zauważyć, że Stalin czekał, czy oni się wywiążą, czy nie. Dopiero jak się przekonał, 14 dzień, jak się przekonał, że alianci się nie wywiązują z tego, 17 grudnia, 3 alianci wypowiedzieli wojnę, 17 minęło 14 dni, no już Stalin pewnie wcześniej wiedział, że się nie wywiążą, bo ta decyzja zapadła w tajemnicy przed nami 12 września, no to Stalin podjął decyzję i uderzył, a przedtem oczywiście w jego interesie by nie leżało uderzanie w Polskę, tylko czekanie, aż Anglia i Francja plus Polska maksymalnie osłabią Hitlera, który no, nie było wątpliwości, że na dłuższą metę będzie głównym wrogiem Rosji stalinowskiej. No ale jak zobaczył, że tamci nie uderzają, to wtedy on się wywiązał ze swoich sojuszniczych zobowiązań wobec Hitlera. I tutaj nawet najlepsze koncepcje strategiczne były niegłupie, bo słuchałem wykładu generała Rumla, który mówił, że koncepcja była taka, żeby wpuścić klin pancerny niemiecki tutaj w kierunku na Piotrków w Warszawę i na jego tyły miała uderzyć z północy Armia Poznań, nieruszona całkowicie, a z południa podwodowa armia Prusy Dęba Biernackiego. No ale tej koncepcji nie zrealizowano, z tym, że zrealizowano ją w formie szczątkowej bitwy pod Kutnem. A tutaj powiedzmy błędu strategicznego polegającego na tym, żeśmy liczyli na Zachód, to jest nauka dla nas, nie byłaby w stanie nadrobić nawet najlepsza sztuka operacyjna. Czyli jeżeli chodzi o uczenie historyczne na siebie. Tak. Oczywiście. Ale jest teraz epoka wojny informacyjnej, więc musimy zdobyć przewagę informacyjną. Jest szansa. Jak wam mówiłem, Polska Szkoła Cybernetyczna, Polska Szkoła Cybernetyki Społecznej wyprzedza o co najmniej ćwierć wieku resztę świata. Z Ameryką na czele i to jest do sprawdzenia w internecie. Tylko wrzucić Social Cybernetics, zobaczyć to, co my reprezentujemy na portalu Autonom, tam Mazurowcy swoje prace produkują. Sporo moich prac tam możecie znaleźć. Mazura, najważniejsze prace cybernetyczne. I porównajcie to, co Amerykanie prezentują
W angielskiej wersji w Google wrzuci Social Cybernetics i zobaczycie, że to jest co najmniej ćwierć wieku do tyłu, nawet więcej w stosunku do nas. To jest wielka szansa dla nas. Ale trzeba zwrócić. Upłynął wiek złoty, że cytuję klasyka. Proszę Was, teraz z kolei błędy operacyjne i taktyczne, które popełnił Stalin w pierwszym okresie wojny, to było zresztą związane z wymordowaniem dużej części kadry oficerskiej. 1938, tak, to była rzeź dosłownie. Rosjanie mówią, co ci Polacy mają do nas pretensje? Swoich żeśmy więcej nabili. Potraktowali nas jak swoich. Ale ja dziękuję za takie traktowanie. Żeby mnie traktowali jak nie swoich. W każdym razie, proszę Was, po prostu te błędy taktyczno-operacyjne nadrobił dobrą strategią. A rzeczywiście strategia była bezbłędna. Warto też zwrócić uwagę, że podziemie polskie po wojnie też pod względem taktycznym górowało nad KBW, nad UB. No dawałem Wam przykład wojny informacyjnej, gdzie wywiad WiN-u wstawił swoją wtyczkę do kartoteki Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i ten się dobrał do, no do kartotek agentury. Także WiN później rozwalał tych agentów, wybierał jak ryby z saku. No ale skąd to, dlaczego to się tak stało? Bo to Tomasz Moczar dał rozkaz, wspominałem o tym przed przerwą, ale dla Państwa jeszcze to powtórzę, dał rozkaz, żeby do Wojewódzkiego Urzędu przekazać dane wszystkich agentów UB z całego województwa. No, tam była wtyczka w tym archiwum i agentura się spaliła. Radkiewicz to ocenił. Była to ślepota, która umożliwiła zdradę. I teraz w tym świetle zastanówcie się, cała robota lustracyjna IPN-u polega na wierze, że istniała centralna, już nie na szczeblu wojewódzkim, na szczeblu warszawskim, centralna kartoteka agentury po tych doświadczeniach z towarzyszem Moczarem. No kochani, trzeba być kompletnym ignorantem w dziedzinie wojny informacyjnej, żeby w coś takiego wierzyć. Ale to są ignoranci, oni nie wiedzą, czym to się je. Przecież każda służba boi się infiltracji obcej agentury. I dlatego, jak Kiszczak mówił, nawet te podsłuchy kamuflowano, stosując tak zwane przesunięcie agentury. No to oczywista sprawa. No ale nie wierzą, no to, ale to jest w ogóle już nowe wyznanie. Teczkolatria i to nie należy uważać uczuć religijnych teczkolatryków i teczkolatryn, bo tak chyba będzie rodzaj rzeczy. Mam takie pytanie, panie docencie, właśnie jakie jest pan zdanie dotyczące właśnie w tej chwili tych materiałów, które zebrał IPN dotyczące Wałęsy, byłego prezydenta i byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, bo w tej chwili też ja widziałem Kwaśniewskiego, pokazywali w telewizji dwa razy ten koronny dowód. To jest wycinek z dziennika rejestracyjnego, tam jak byk napisane zabezpieczenie operacyjne, czyli człowiek rozpracowywany, a ktoś flamastrem to przekraślił, takim grubym i napisał TW. Czyli właśnie dokumenty. Na tej zasadzie każdy, kto ma dostęp do tych kartotek, tego wokabularza, to nazywam, może zrobić z każdego, kogo trzeba, TW napisze, podpisz. I to jest koronny dowód, no kochani, ręce opadają, ale ignorancja jest tak wysoka, że Kwaśniewski, broniąc się, słuchałem u Moniki Olejnik, nawet nie podniósł tego. No to co, mnie to obchodzi, nie mój cyk, nie mojej mapy, się nie umie bronić. No, bronił się tam zresztą tak, można powiedzieć, nieprofesjonalnie, ale dość logicznie. Bo kiedyś gazeta, że... Ale tego argumentu nie podniósł, że to przekreślone ordynarnie. No w ogóle, po pierwsze, nie ma prawa istnieć centralny rejestr agentury w żadnych służbach. Po drugie, w takim rejestrze nie wolno bar zgrać i przekreślać i tam sobie pisać TW, czy cokolwiek innego. W ogóle ten materiał dowodowy, którym oni się posługują, jest niewiele warty, no już tak najdelikatniej mówiąc. Ale to no, musieliby fachowcy się za to wziąć, no ale oni
tam nie każdego dopuszczają. Fachowców tam. No to nie ma. Nie. Bo by popsuli robotę. No, tak oni mogą z każdego zrobić te wiatra, no, jak trzeba, a tam to już by nie było takie proste. No, co się dziwić? No. Chłopaki chcą z czegoś żyć, z tego żyją. I okej. Okay. No wcześniej Platforma Obywatelska wystąpiła, to znaczy o otwarcie szerszym, czyli może nie całkowicie to, tak, nie? No i co to jest? No to chyba będzie bardziej zamknięcie niż otwarcie. Zobaczymy, co to będzie. Zobaczymy, co to będzie. W każdym razie przede wszystkim jest potrzebna wiedza, żeby to ocenić. Trzeba wiedzieć, czym to się je. No ja mogę powiedzieć, że myśmy też swego czasu myśleli, że jak mówię o kontrwywiadzie Ligi Narodowo-Demokratycznej, że jak nam się uda wprowadzić agenta do kartoteki na Rakowieckiej, to już będziemy mieli metawiedzę. I wprowadziliśmy. A on to mówi, kochani, no nie ma. Tu jest tylko napisane, kto jest w czymś zainteresowaniu. Ale kto jest agentem, a kto jest rozpracowywany, to wie tylko oficer prowadzący i jego bezpośredni przełożony. I są na to specjalne dokumenty, które o tym piszą wyraźnie, takie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych. I pewnie jakby nie znał tego. Nie wiem, może nie zna, ale Piecuch to publikował w swoich książkach, bo Piecuch był pułkownikiem WOP-u i miał dostęp do tych kartotek, jak one były nieprzetrzebione. No ale to jest osobna sprawa, słuchajcie, w tej chwili główny problem to nie są agenci PRL-u, tylko obcy agenci, którzy penetrują Polskę. I te ilustracje historyczne odwracają uwagę od agentów aktualnych, którzy w Polsce szaleją. Wręcz kontrolują nasz aparat państwowy. To nie znaczy, że oni są w większości. Nie, nie tak wielu, ale jak mają do czynienia z ludźmi, którzy są ignorantami w tej dziedzinie, to mogą ich dowolnie inspirować. To, a może tym... są nie tylko ignorantami, co marionetkami. No tak, ale żeby być marionetką, to trzeba być albo przekupionym człowiekiem, albo ignorantem. To wtedy nawet można działać w dobrej intencji. Tylko przez ignorancję powoduje się szkody. No to jakby za operacje skomplikowane wziął się ktoś, kto nie jest lekarzem, chirurgiem danej specjalności. A były te przypadki. W obozach koncentracyjnych hitlerowcy zlecali operacje ignorantom. Będziecie teraz operować, macie. Oczywiście więźniów. No to my mamy z analogiczną sytuacją. Przecież te nasze kadry to mają co najwyżej przygotowanie na szczeblu taktyczno-operacyjnym. To w najlepszym wypadku ja już taki komplementuję. A już o strategii zielonego pojęcia, o ideologii to już nie mówię, bo ideologia no to jest poprawność polityczna. To nie wolno żadnych rewizjonizmów prowadzać. Jest święta Unia Europejska, święta poprawność polityczna i tak dalej. Ale teraz słuchajcie, z tego co powiedziałem, wynika, że najgroźniejsza dywersja w walce informacyjnej jest to dywersja ideologiczna, o której się w tej chwili w ogóle nie mówi. Jeszcze w czasach PRL-u to pojęcie funkcjonowało, coraz słabiej zresztą w miarę upływu czasu, ale funkcjonowało, teraz takie zwierzę nie istnieje w obiegu społecznym, prawie że nie.